Jakub ogłoszony od narodów upragniony. No i ciekawe, czy schody z macewów? Nie. Schody nie z macewów? Otwarte. Dobra, idziemy, bo może zdążymy jeszcze na koniec mszy. Idziemy, bo nie zdążymy na koniec mszy. Błogosławieństwo, będzie piosenka. Dobra, to zdążymy. Jak będzie piosenka, to zdążymy. No to nic, idziemy, walimy naprzód. Ajaj, jak świeci. Szkoda, że nie ma pięknej pogody. Czy była piękna pogoda? No ale jesteśmy wieczorem, więc... W sumie tu jeszcze raz, piękne drzwi. To jest mi bliżej. I co? No ja byłem w pracy, więc w sumie nie miałem czasu. Przyjedziemy tu kiedyś w dzień pewnie, ale na razie. Popatrzcie, jak tutaj jest też malowniczo w nocy. W dzień jest zdecydowanie lepiej.
A tutaj zachrystia, tak? Można zaglądać? A, dziękuję. Bo ja chyba byłem tutaj za tymi drzwiami, bo tam mieliście uchylone. Tam były drzwi z tamtej strony od pola. Tak, tak, bo ja obszedłem tutaj. Ale przepiękne są te zdobienia i te kwiaty, no prześliczne. Tak? Niedawno? Aha. Przepiękne, no. W ogóle wydaje mi się, że tu w Zęcinie, w okolicy i w naszym powiecie to jest najładniejszy kościół tutaj położony. Przynajmniej jeżeli chodzi nawet o tamtą górkę, gdzie się idzie tam do krzyża tego AK. Parę lat temu. Przecież to prześlicznie tam wygląda. Spotkał mnie parafianin Żelec. Mówi, że wrócił z Rzymu i tam różne widział bazyliki i kościoły. Mówi, ale tak pięknego jak w Zęcinie to nie. Naprawdę, on... Z Ręcinie tutaj, z tej górki, tam jak do tego krzyża, ona ma taką nazwę na W, chyba nie pamiętam. Także tam przepięknie wygląda ten kościół, tak jakby ta droga, jakby ten wypływała ta droga z kościoła. Przepiękny tam jest widok. I moim zdaniem to jest najpiękniejszy kościół tutaj w powiecie. No ale to jest moje zdanie prywatne. Jeżeli chodzi o bryłę oczywiście, nie? No bo wiadomo, że wnętrza się różnią. No to szczęść Boże, dziękuję. Jesteśmy w kaplicy, tu Matki Bożej, tak? Tej tutaj o tym obrazie, czy nie? Tej po lewej. Tutaj różańcowej, tak? Różańcowej. No jest polichromia odnowiona, tutaj Pan zresztą mówił. Ołtarz też odnowiony. Wszystko, ostatnie organy były odnawiane. I to fundusze skąd zebraliście? Przede wszystkim parafianie składają. Tak? Rozumiem. Ale tam różne fundacje, tam też dawały troszkę gmina. Bo z ministerstwa zawsze jakiegoś punktu brakowało. Wie pan, ja myślę, że jak się chce, to wszystko się da, ale to wie pan, jak to jest. Każdy by chciał. Nie tak dawno był tu Gliński, coś tam dali. Gliński to on ten, marszałek tego senatu, nie? Czy... Tej kultury? Dobra, tu można zgasić. Ale tu piękny piaskowiec, matko. Ohohoho. No to wszystko jest odnowione. I te piaskowce, te cokoły tutaj, przy tych filarach. To wszystko, to się robili to wszystko ręcznie, tym młoteczkiem klepali. A co pan opowiada, tak? No ale to jest oryginał, tylko skuty, tak, żeby było pięknie. Tylko to wszystko było zamalowane dawniej farbą. Aha. Taką ciemnozieloną. I to nawet nie mogli niczym chemicznie, bo to się okazało, że to była farba do malowania łodzi. O matko, czyli z jakimś epoksydem, czy to czymś tam. Takie. I to wszystko ręcznie. Ohoho, to konserwatorzy zabytków pewnie mieli kupę roboty. O, będą wspominać z Ręcin na pewno. Parę lat tu siedzieli. No ołtarz jeszcze pochodzi ze starego kościoła, który najprawdopodobniej gdzieś tu stał na parkingu. Na parkingu tam za nami, gdzie... Z strony plebania. Aha, tu z tej strony. Czyli to jest plebania, tam piękne te kolumny, tak? Tu z tyłu za nami to jest stara plebania. Stara, aha. Ja się jeszcze tak nie orientuję, wie pan, niby... Oj, macie tu jeszcze pana klobasę, Karola, waszego darczyńcę. A tu jest cudowny obraz pana Jezusa. Kobylańskiego, tak? Z Kobylanki, czy tam, gdzie ropa naftowa była też? A nie z Kobylan. Z Kobylanki, czy to bliżej Gorlic, podejrzewam. W 1772 roku pocił się krwią. Oj, to pewnie na rozbiory, na pewno. No. Czyli Chrystus, ja myślę, że Chrystus był Polakiem. Tak. On przecierpiał tyle za nasze... Tu jest taka krótka historia właśnie. Grudnicki, tam jest podpisane jego kompanii. Super. Ciekawostka. Aha, to oryginał, piękny. No. I dlatego co w piątek rano jest tu msza odprawiana? Tu przy tym krzyżu. W piątek, no bardzo dzień taki faktycznie pasujący, jeżeli chodzi o religię tutaj. Też jest odnowiony ten obraz. Pięknie, pięknie. Powiem szczerze, że... Matka Boska Sokalska, która nie wiadomo, skąd się tu wzięła.
Aha, czyli może ci targowiczanie przywlekli. Ja podejrzewam, że tylko oni mogli to przywlec. Ale nigdzie to... Sochalska, tak? Sokalska. Sokół, tak? Od Sokoła. Sokalska. Skar. A co to jest Sokal? Herbie? No to jest tam, teraz nie wiem, czy to Ukraina. Aha, miasto. Wiem. Tu też, no ślicznie. Powiem szczerze, że na nagraniu najpiękniej wygląda ta szopka na tle tych niebieskich bąbelków. Kupiliśmy nowe figury, bo to już takie stare. Ale tamte zachowujemy, jeszcze się odnowi. Pewnie. O, murzynek ładny. U mnie w potoku parafii zawsze pamiętam takiego murzynka, co mu się pieniążka wrzucało i on tam machał główką. Murzynek jest, ale to już... Murzynek to nie na tej wystawce. I Matka Boska. Powiem panu, że to jest interesujące, ta Sokalska. To jest interesujące. Z którego to... Aha, i nikt się o to nie upomina tam z Ukrainy? Zakończenie Benedykt XVI. Tam było pamiątkowe... Tu zaraz pan nam zgasi światło, także nie bójcie się. Jeszcze tu przy okazji figurkę. I co? I z drugiej strony nie byliśmy, ale tu tam pan ciekawostki nam przedstawił. Nie wiem, być może kościelny, ale dziękujemy mu oczywiście. I co? I wędrówka, wskazówka. Macie wszystko. Maryja piękna. O, świetny. Czyli który rok? 6 śluby. Nie, świetny. To mi się podoba. Piaskowiec, ten co pan mówił, odnowiony. Na cokole. Tak, tu wejście. Krzyż, Chrystus ukrzyżowany. Piękna tam jest ta tło, tak jak dywan. Przepiękny jest, faktycznie. Moment. Kurczę, ludzie, moment. Ja muszę się odsunąć. Wrócimy, żeby był dywan uchwycony. No i sorry, zawsze głowy. I na górze palmy i dzidy. Palmy, dzidy i aniołek. Klucze też mam swoją historię. Proszę. Jeszcze od początku. Piękne. To są te pierwsze klucze do świątyni, tak? Popatrzcie, tak wyglądają klucze do świątyni, a nie jakieś takie kluczyki, co wy używacie do zamykania mieszkań czy domów. To są klucze od świątyni. Także... Skali. Macie dla skali klucze, jakie są, zapalniczka, telefon. To jest dość duży telefon, bo to jest Motorola G60, paczka fajek, ścielnica. Klucze to nawet ukraść by było ciężko. 1812. To trochę wygląda jak ta hutnicza, ta łódka tak wyrzucana, tylko że głębsza, nie? I ciekawe, czy to jest z jednego kamienia, czy to... Raczej tak, nie? Tak, bo to wyszło na mianę. I co? I to jest z tego starego kościoła, tak? No tak. Przypuszczalnie. Czyli tak, parafia pod wezwaniem, który to roku 1000... Aha, kościół... Aha, 1708... Czyli to już jak się troszkę dorobili, jak już kopalnia funkcjonowała. Był pieniążek, to już wtedy można było faktycznie szaleć. No bo to już kopalnia funkcjonowała. Ale przepiękne tło jest. To tło jest... Przepiękne to jest tło. Nie wiem, co tu robi palma i dzidy, ale okej, niech będzie. Też w sumie wygląda ciekawie. Dobra, nic. Dziękuję za historię i do zobaczenia. Oho, bo to tyle kluczy. No i jesteśmy. Już wskazówki, wędrówki. Tu jeszcze podejdziemy do... To jest... Nie wiem, czy to pan mówił, tu gdzieś ten miał być... To była ta stara... Stara plebania. Przepiękna stara plebania. To co zachwycaliśmy się tu na tle. Tu po lewej stronie jest ten rozwalony ten skład. Tam nie wiem, czy to młyn, czy co to było, cegielnia. I co, i kończymy z kołysku wędrówki. Tu żegnamy się z kościoła, ze Zręcina. I naftowy potok zaprasza do Zręcina. Ja tu chyba się zakochałem w tej miejscowości. Także uwielbiam tu przyjeżdżać, Zręcinianie. Cieszę się, że istnieje taka miejscowość jak Zręcin.